Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację dodawania i konfigurowania tarcz w zegarku Apple Watch za pomocą czytnika ekranu VoiceOver. Dzisiejsze nagranie na prośbę Andrzeja, to z jego inicjatywy, który ostatnio podpytywał mnie, jak to zrobić, a wcześniej pojawiały się podobne pytania, już kiedyś o tym pisałem w mojej szufladzie, ale od tamtej pory mogło się sporo zmienić, a poza tym może część z Was woli zobaczyć, jak tego dokonać własnoręcznie z czytnikiem ekranu, a nie tylko czytać na ten temat. Więc od czego zaczynamy? Oczywiście od przełączenia się na zegarek. Mamy w tym momencie aktywną tarczę zegarka. Możemy sobie sprawdzić, jest tu tutaj jakaś losowa tarcza. Nie ma to w tym momencie większego znaczenia, bo na każdej tarczy zegarka działa to w ten sam sposób. Wystarczy palcem przeciągnąć w górę lub w dół. Lepiej w górę. Ja w tym momencie wykonuję gest przeciągnięcia jednym palcem w górę. Dostosuj tarczę zegarka. I słyszę komunikat dostosuj tarczę zegarka. Gdy usłyszę taki komunikat, dwukrotnie stukam jednym palcem w ekran. Głównie chmury. Zegarka. O, uciekł. Włącz automatyczną. Aktywuj. Fokus. Dom centrum stereo. Centrum pokaż widżety. Dostosuj tarczę zegarka. Infograf. Możliwość dostosowania. 8 komplikacji. Dzisiejsza data. Bateria. WSCH. Ukośnik zach. Słońca. Latarnia. Temperatura, wiatr, warunki, Just Press Resort. Usłyszeliście w tym tarcza momencie? Tarcza infograf optymalnie wykorzystuje precyzyjne i bogate w informacje komplikacje. Jest inspirowana klasycznymi zegarkami sportowymi i może zawierać do 8 komplikacji. Stuknij dwukrotnie, aby wybrać tarczę. Przeciągnij w górę lub w dół, aby wybrać własną czynność, a następnie stuknij dwukrotnie. Usłyszeliście wszystkie komplikacje, jakie znajdują się na tej konkretnej tarczy, jej nazwę oraz jej opis. I takich tarcz mam tu kilka. Idę teraz palcem w lewo, przeciągam. Dostosowania. 5 komplikacji. Kalifornia. Możliwość dostosowania. 5 komplikacji. Telefon. Bateria. Na dziś. Just Press Resort. Twój harmonogram. Pierwsza tarcza Apple Watch w stylu Kalifornia, z kombinacją cyfr rzymskich i arabskich. Inne dostępne zestawy cyfr to rzymskie, arabskie, arabsko-indyjskie, Devanagari i chińskie. Po wybraniu koloru tła kolor wskazówek i komplikacji jest dobierany automatycznie. Stuknij dwukrotnie. W ten sposób możemy zapoznać się z wyglądem każdej z tarcz, jej zawartością i tak dalej. Generalnie w tym momencie ja mam wybranych tylko kilka tarcz, więc chciałem Wam zademonstrować na ich przykładzie najpierw, jak wygląda edycja samej tarczy. Wybiorę sobie jakąś mniejszą tarczę. Możliwość proste, możliwość modułowe proste, możliwość dostosowania, 3 komplikacje. Tu mam 3 komplikacje, więc gdy ustawiam się na interesującej mnie tarczy, ponownie przyciągam palcem w górę lub w dół. Usuń. Mogę usunąć daną tarczę. Udostępnij. Udostępnić komuś. Edytuj. Edytować. Aktywuj. Domyślnie. Aktywować, czyli wybrać ją jako główną tarczę, tą wyświetlaną na ekranie. Ja wybiorę sobie opcję edytuj. Edytuj. Tło włączone. Wybrano włączone. Opcja numer 2. Razem opcji 2. Regulacja. Mam dwie opcje. Obróć digital równ. Tło może być włączone lub wyłączone akurat na tej, na tej tarczy zegarka. Każda z tarcz zegarka ma inną konstrukcję, inny wygląd, więc tak naprawdę każdą musicie sobie dostosować na przykład pod względem dopasowania kolorystycznego do waszego paska, czy bransolety, czy czego tam używacie w zegarkach, albo na przykład do koloru waszej koperty. Obróć styl analogowy. Wybrano analogowy. Opcja numer 1, razem opcji 2, regulacja. Czyli mogę tutaj regulować albo koronką, albo przeciągnięciem palcem też w górę lub w dół. Teraz przeciągnąłem palcem cyfrowy, w górę. Styl cyfrowy, wybrany cyfrowy. I mam wybrany styl cyfrowy, czyli zamiast stylu analogowego ze wskazówkami, które poruszają się po tarczy zegarka, mam wybrany styl cyfrowy, czyli cyfry wyświetlają się na zegarku bez typowego cyferblatu, tylko cyfry pokazujące godzinę na środku, więc wróćmy może do analogowego. Arabskie, zachód styl, wybrano cyfrowy, opcja numer styl. Ten styl zegara nie obsługuje zamiennych cyfr. Okay. Kolor kamienny,
Styl analogowy. Wybrano analogowy. I już zobaczcie, mam podpowiedź. Ten styl zegara nie obsługuje zamiennych cyfr. Czyli nie mogę tutaj zamieniać jakichś cyfr, tych, które znajdują się na obwodzie tarczy. Co dalej? Plan kamienny, opcja numer 16, razem opcji 171, regulacja. Słyszycie, 171 opcji kolorystycznych tła. Jeszcze ten raz. Styl kolor kamienny, wybrano kamienny, opcja numer 16, razem opcji 171. No i tych kolorów tarczy, czy wyglądu, bo to niekoniecznie będzie kolor, można dobierać sobie, przeciągając palcem w górę lub kolor w dół. Kolor śliwkowy, wybrano. Tu śliwkowy. Kolor różowy, różowy. Wybrano. Kolor jasnoróżowy, wybrano jasnoróżowy. I tak opcja dalej, i kolor tak dalej. Różowy. Kolor śliwkowy, wybrano śliwkowy. Kolor kamienny, wybrano kamienny. Jaki chcecie, taki ustawiacie i potem idziecie dalej w prawo. Komplikacja, na górze, wybrano pedometer, znak plus, steps i dystanse, przycisk. Mam informację, jaka komplikacja znajduje się na górze tarczy zegarka. Komplikacja, i przy każdej komplikacji mamy podaną lokalizację, gdzie się znajduje oraz na ile ona jest duża. To znaczy, czy jest to komplikacja, czy jest to tak zwana tarczka, czyli taki mniejszy element od komplikacji. Komplikacje, mówiąc najprościej, są to takie widgety znajdujące się na ekranie, takie ikony, które możemy aktywować i na przykład możemy właśnie pod nimi umieszczać różnego rodzaju programy. Komplikacja, tu zobaczmy. Komplikacja, na środku wybrano pedometer, znak plus, progres i steps, przycisk. Okej, to ja chcę zmienić tą komplikację. Dwukrotnie, zamknij, stukam dwukrotnie przycisk palcem. Wróć. Pedometer, znak plus, i jestem nagłówek. Teraz, jak gdyby słyszycie nagłówek, pedometer plus, w aplikacji, którą mogę dodać. I ta aplikacja, często dane aplikacje mają po kilka, nazwijmy to, widgetów, które możemy przypisać do komplikacji. Tutaj mam co? Daily progress, przycisk. Dzienny postęp. Pedometer, znak plus. Pedometer, znak plus. Pedometer, znak plus, znak plus. Tak. Steps only, przycisk. Tylko kroki. Pedometer, znak plus. Distance only, przycisk. Tylko dystans i tak dalej. Tu sobie mogę wybierać dla tej aplikacji. Przycisk wróć. Ale naciskam w lewym górnym rogu przycisk wróć. Zamknij przycisk. I trafiam na listę wszystkich aplikacji i wszystkich opcji, które mogę dodać do komplikacji. Parametry życiowe, przycisk. I teraz, bo to idzie alfabetycznie, parametry życiowe przykładowo. Pedometer, znak PT, przycisk, pilot, pilot aparatu, pływy, poczta, podcasty, pogoda, porady, portfel, przypomnienia, rozpoznaj muzykę, sen, przycisk. Najróżniejsze elementy mogę dodawać. Rozpoznaj przypomnienia, powiedzmy, portfel, że porady, ja dodam pogoda, pogodę. Pogoda. Jakość powietrza, przycisk. I teraz zobaczcie, co z aplikacji Pogoda mogę wybrać, żeby dodać na komplikację. Pogoda, przycisk wróć. Pogoda, jakość powietrza, przycisk. Pogoda, warunki, przycisk. Pogoda, wilgotność, pogoda, deszcz, pogoda, temperatura, pogoda, indeks UV, przycisk. Pogoda, wiatr, przycisk. Najróżniejsze elementy, pogoda, więc pogoda, ja dam sobie warunki. Pogoda, wilgotność, pogoda. Warunki, przycisk. Stukam dwukrotnie. Tło włączone, wybrano włączone. Zamknął mi się ten wybór, wróciłem do trybu edycji samej tarczy. I zobaczmy. Wybrano jako analogowy. Pierwszą komplikację będę miał nadal pedometer. Ten styl zegara nie obsługuje kolor kamień. Komplikacja na górze. Wybrano pedometer, znak plus, na znak środku. Plus. Komplikacja na środku. Wybrano pogoda. Warunki, pogoda. Przycisk. I teraz jak w ten sam sposób stuknij wybierzemy dwukrotnie sobie wszystkie inne komplikacje, tak naprawdę możemy mieć tarczę pozbawioną jakiejkolwiek komplikacji, albo możemy mieć takie tarcze, na których znajduje się aż 8 komplikacji. Tak naprawdę to od was zależy, ile chcecie tarcz, bo tutaj możemy też wybrać sobie nawet na takiej tarczy, na której domyślnie są komplikacje, możemy je wyłączyć, także ich nie będzie. To od was zależy, ile takich komplikacji znajdzie się na tarczy zegarka. Gdy już ustawicie sobie wszystko, edycję kończymy naciskając po prostu koronkę.
Ja dostosowywanie to zrobiłem w tym momencie. Modułowe proste, możliwość dostosowania, trzy komplikacje, steps i dystance, warunki, dystans dzienny, kroki. Wróciłem jest to najbardziej szczegółowa i tego elastyczna poziomu tarcza modułowa wcześniejszego, z którego wchodziłem w edycję tarczy i teraz też wystarczy, żebym nacisnął koronkę, abym wyszedł z trybu wyboru tarczy i trafił już na tarczę klasycznie, na tą podstawową wartość. I w tym momencie to właśnie ta tarcza, na której stałem ostatnio, zostanie wybrana jako tarcza domyślna. I sprawdźmy, co mamy. U góry ekranu. 14.44. Jeszcze godzina. 5091,3,3 km. To jest mój dystans dzisiaj. Głównie chmury. Warunki pogodowe, bo takie wybrałem. I ostatnia pozycja. 3,29 km. No prawie 4 km tyle dzisiaj przeszedłem. Wcześniej były kroki, tutaj mamy dystans podany całkowity. Na tej zasadzie dokonujemy zmian w komplikacjach i ostatnio otrzymałem pytanie od Andrzeja jeszcze, jak dodajemy nowe tarcze, a nowe tarcze dodajemy w bardzo podobny sposób, to znaczy tak samo będąc na tarczy zegarka, przeciągamy palcem w górę wchodząc w tryb edycji. Dostosuj tarczę zegarka. Czyli dostosuj tarczę zegarka. Modułowy prosty. I przechodzimy w prawo gestem przeciągnięcia jednym palcem. Dodaj nową tarczę. Na przycisk dodaj nową tarczę. Aktywujemy go. Zamknij przycisk. I tutaj trafiamy na całą grupę, całą gamę najróżniejszych tarcz, ale które też są zgrupowane. Nowe tarcze zegarka. Przycisk. Aktywność. Analogowy przycisk, nowe tarcze. Nowe zegarka, tarcze to są przycisk. Takie tarcze, które zostały dodane w trakcie ostatniej aktualizacji nowe lub kilku zegarka, ostatnich aktualizacji, bo wcześniejsze tarcze są to aktywność, takie tarcze klasyczne. Analogowy przycisk. Analogowe. Aktywność. Cyfrowy przycisk. Aktywność. Artyści. Przycisk. Artyści. Astronomia. Przycisk. Astronomia. Chronograf Pro. Przycisk. Astronomia. No i wybierzmy przycisk. Sobie tak przykładowo tą astronomię. Dostępne czynności. Aktywuję dwukrotnym stuknięciem jednym palcem. Przycisk. Astronomia. Nagłówek. Dodaj tarczę. Przycisk. Mogę od razu dodać tą tarczę tym przyciskiem, ale mogę także przejść dalej w prawo i posłuchać, co Apple Watch mi o niej powie. Dodaj tarczę. Astronomia. Tarcza astronomia to nowoczesna wersja mechanicznego tellurium. Wyświetla czas poprzez stałe aktualizowanie trójwymiarowego modelu Ziemi, Księżyca i Układu Słonecznego. Pozwala oglądać przechodzenie dnia w noc na kuli ziemskiej, śledzić fazy Księżyca albo, po wybraniu widoku Układu Słonecznego, wyświetlić względne położenie planet w każdym dniu roku. Stukając w tarczę i obracając digitalcrown w każdym widoku. Można obserwować upływ czasu z perspektywy nieboskłonu i śledzić w ten sposób wydarzenia takie jak następna pełnia Księżyca albo koniunkcję planet w odległej przeszłości lub przyszłości. Jak widzicie, możliwości są przeogromne, tylko dla mnie delirium brzmi prawie jak delirium. Przycisk wróć. To może wróćmy astronomia. I zobaczmy przycisk. Jakąś chronograf inną propozycję. Cyfr du, cyfr mono, czas na świecie. Czas przycisk. Na świecie przykładowo. Czas dodaj tarczę, czas na świecie. Zainspirowana klasycznymi zegarkami tarcza pozwala śledzić czas we wszystkich 24 strefach czasowych jednocześnie. Etykiety na pierścieniu zewnętrznym odpowiadają poszczególnym strefom czasowym. Bieżący czas w każdej z nich pokazuje wewnętrzna tarcza. Stuknięciem w globus zeruje tarcza na twojej strefie czasowej, jest ona także wskazywana strzałką na godzinie 6. Ikony Słońca i Księżyca reprezentują wschód i zachód Słońca w twoim położeniu, a jasne i ciemne obszary na globusie pokazują rzeczywiste oświetlenie Ziemi w danym momencie. Tarcza może wyświetlać godziny w formie analogowej lub cyfrowej. Czyli jak słyszycie, mamy tutaj nie tylko podane wartości z różnych stref czasowych, ale także wizualną prezentację dnia na kuli ziemskiej, która świecie. Prezentowana jest na tarczy zegarka. Przycisk. No i powiedzmy, że jestem zainteresowany tą tarczą, więc klikam ten przycisk. Styl. Analog. Styl. Analogowy. Wybrano analogowy. Opcja numer 1. Razem opcji 2. Regula. Cyfry arabskie. No i teraz zachodnie. Mogę sobie tą tarczę do kolor. Jasny, stosować. Powiedzmy, że ta wersja podstawowa mnie interesuje, więc ponownie naciskam koronkę.
dostosowania, 4 komplikacje, indeks UV, temperatura, minutnik, pierścienie. Takie informacje, takie komplikacje znajdują się na tej tarczy domyślnie, bo nic nie zmieniałem i zobaczcie. Modułowy prosty. Jestem na liście po tej tarczy modułowa prosta. Czas na świecie. Możliwość dostosowania. Pojawiła się nowa tarcza. Czas na świecie. Dodaj nową tarczę. No za nią jest już tylko przycisk. Czas na dodaj świecie. Nową tarczę. Możliwość jeśli dostosowania. Ja teraz w nią stuknę. 4 komplikacje. Jednym palcem. To tak samo jakbym nacisnął koronkę. Wschód. W tym momencie już tarcza nam się załadowała na ekran zegarka. I może nam voiceover przeczytać. 50. DHK 18, komplikacje. 50, Bangkok 19, 50, Karachi 17, 50. W różnych strefach czasowych nam anonsuje godziny. Przykładowo, tak? No bo pozostałe komplikacje już mają 9 inne ruchu, czasy, 300, znaczy inne informacje. 359 kilokalorii, ćwiczenie o. 13 minut, na nogach 5 godzin. Pierścień w ruchu. Tutaj jak wygląda moja dzisiejsza aktywność. I w ten oto sposób po prostu zarządzamy naszymi tarczami na zegarku Apple Watch. Jak widzicie, nie jest to szczególnie skomplikowane i jest to całkowicie dostępne szczytnikiem ekranu VoiceOver. To myślę tyle na dzisiaj. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane z tym lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, śmiało pytajcie proszę w komentarzach, czy pod tym nagraniem na YouTube, czy w mojej szufladzie. Jak tylko będę znał odpowiedź, to chętnie się z wami nią podzielę. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy raz na dwa tygodnie otrzymacie powiadomienie, że na kanale pojawiła się jakaś nowość. A póki co, bardzo wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.